Jest to miejska legenda rozpowszechniona w Polsce, głównie w latach 60. i 70. XX wieku. Mówiąca o kursującej po mieście czarnej limuzynie marki GAZ-21, Wołga, później GAZ-24, która rzekomo porywa dzieci. Według tej pogłoski czarna Wołga miała białe firanki w oknach. Inni wspominali także o jasnych oponach lub braku tablic rejestracyjnych. Według różnych wersji jeździli nią księża lub zakonnice, Żydzi, ewentualnie wampiry lub sataniści. Samochód miał krążyć po drogach po zmroku. Ktokolwiek nią kierował, porywał dzieci i spuszczał im krew jako lekarstwo dla bogatych Niemców umierających na białaczkę. Historia z czarną Wołgą powróciła w zmienionej wersji pod koniec XX wieku. W tym wariancie opowieści tajemniczy osobnik miał podróżować czarnym BMW lub Mercedesem. Czasami z rogami zamiast bocznych lusterek lub z rejestracją składającą się z trzech szóstek. Ponoć kierowcą tego auta był sam szatan, o wyglądzie m.in. skinheada, który zabijał przechodniów, pytając ich o godzinę, o której rzekomo później umierali.